Czy można bez Jezusa? Jezus, różne są o nim opinie, ale na pewno z jego powodu rozdzielają się drogi życia. Czy był tylko jednym z założycieli jakiejś religii, reformatorem społecznym, czy wzorowym człowiekiem, który był gotów umrzeć za swoją ideę? Jeśli tak, to wtedy możemy spokojnie zostawić go w grobie, w spokoju. Ale jeśli jest zmartwychwstałym Synem Bożym, który przyszedł z nieba, aby przez krzyż i zmartwychwstanie dać ludziom życie wieczne, to jest to sprawa najwyższej wagi. Gdybyśmy go odrzucili, wtedy byłaby to największa katastrofa w naszym życiu. Wtedy byłoby nam lepiej, gdybyśmy się nigdy nie urodzili, ponieważ utracilibyśmy szansę na życie wieczne. Mahometanie zwracają się wyłącznie do Allaha i bezwzględnie odrzucają Jezusa jako Syna Bożego, dlatego nigdy się do Niego nie modlą. Świadkowie Jehowy kierują swoje modlitwy wyłącznie do Jehowy, nigdy nie kierują ich do Jezusa, którego nie uznają za Jehowę, mimo że według Biblii Jezus jest Jahwech. Przed laty modlono się do Pana Jezusa na początku obrad parlamentu kanadyjskiego. Po licznych protestach usunięto Jezusa jako adresata modlitwy i skierowano je wyłącznie do Boga. Faryzeusze i uczeni w piśmie, skrybowie, współcześni Jezusowi, wystąpili przeciwko Jezusowi, obrazili się na Jego stwierdzenie, że jest Synem Bożym. Oskarżali Go nawet o bluźnierstwo, gdyż powiedział, że Bóg był Jego Ojcem. I czynił się równym Bogu. Ewangelia Jana 5,18. I próbowali Go zabić. Gdy pojawia się pytanie, do kogo powinniśmy się zwracać w modlitwie, panuje niemal beznadziejne zamieszanie. Jednak w Słowie Bożym, Biblii, znajdujemy jasną odpowiedź. Przykład możemy wysnuć z takiego mostu na rzece Parana. I to mówi Werner Gitt, taką kwestię. W Paragwaju stanąłem kiedyś nad brzegiem wyjątkowo szerokiej rzeki. To była Parana. Wypływa ona z Brazylii, ma około 4700 km długości i wraz z rzeką Urugwaj tworzy deltę Rio de la Plata. O zrzucie wody rzędu 18 tysięcy metrów sześciennych na sekundę. Jeśli staniesz na brzegu Parany, wydaje ci się, że stoisz nad ogromnym jeziorem. Wyobraźmy sobie, że Bóg jest po drugiej stronie tej bardzo szerokiej rzeki i chcemy się do Niego dostać. Rzeka ma tak wartki prąd, że nikt nie miałby dość siły, by przepłynąć na drugi brzeg. Poza tym krokodyle nie pozwoliłyby na to przedsięwzięcie. Nie mamy więc szans na dotarcie do Boga, ale Bóg ma zbudowany most i mówi nam: zbudowałem wam most prowadzący do mnie. Jest tylko jeden. Jeśli chcesz do mnie przyjść, musisz z niego skorzystać. Nie ma innej drogi. Ten most nazywa się Jezus. Jezus jest jedynym Zbawicielem posłanym przez Boga. Jezus jest Zbawicielem posłanym przez Boga Ojca. Świadczą o tym liczne wypowiedzi Nowego Testamentu. A urodzi syna, Maria, i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Ewangelia Mateusza 1,21. Bo nie posłał Bóg syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Ewangelia Jana 3,17. Ja, Jezus,
Jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie, mówi Ewangelia Jana 10:9. Kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do życia, mówi Ewangelia Jana 5:24. Bardzo prowokacyjne w naszym wieloreligijnym społeczeństwie są słowa Jezusa z Ewangelii Jana 14:6. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Ale te właśnie słowa są znakiem rozpoznawczym Jezusa. Jezus jest Bogiem. To, czy Jezus jest Synem Bożym, czy nie, jest najważniejszym pytaniem ze wszystkich, gdyż od naszej odpowiedzi zależy nasz wieczny los. Żaden uczony, choćby najbardziej szanowany, nie może nam jej udzielić, ale tylko sam Bóg w swoim słowie. O tym, że Jezus jest Bogiem, świadczą następujące wypowiedzi biblijne. A jeden. Moc Jezusa. Moc Jezusa. On odpuszcza grzechy. Czterech mężczyzn przyniosło do Pana Jezusa sparaliżowanego, mówi o tym Ewangelia Marka 2 od 1:12. Ze względu na duży tłum w domu zdjęli dach i opuścili go na noszach. Wtedy Jezus powiedział do chorego: Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. Ewangelia Marka 2:5. Niektórzy uczeni w piśmie, skrybowie, byli naocznymi tego świadkami i pomyśleli: czemuż ten tak mówi? On bluźni, któż może grzechy odpuszczać, oprócz jednego, Boga. Na podstawie pism wiedzieli, że tylko Bóg może odpuszczać grzechy. To powinno pobudzić ich dedukcyjne rozumowanie. Ten, który stoi tu przed nami, musi być zatem Bogiem. A dwa. Autorytet Jezusa. Jezus oświadczył w Ewangelii Jana 5:19: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Druga połowa odpowiedzi Jezusa, że cokolwiek czyni Ojciec, to samo i Syn czyni, wskazuje jednoznacznie, że Jezus jest Bogiem. Któż bowiem może uczynić wszystko, co czyni Bóg, tylko ten, który jest samym Bogiem? Także mamy A3. Kult Jezusa. Według świadectwa biblijnego można czcić tylko Boga, żadnego anioła, żadnego człowieka, ani Marii, ani żadnych świętych. Tak mówi nam Objawienie 22:8-9. Jezus jest czczony na wiele sposobów. To wyraźnie dowodzi, że jest Bogiem. Mędrcy ze wschodu przyszli oddać pokłon Jezusowi. Widzieliśmy bowiem Jego gwiazdę na wschodzie. I przyszliśmy oddać mu pokłon, i upadłszy oddali pokłon dziecięciu. Tak mówi Ewangelia Mateusza 2:11. Podczas kamienowania Szczepana modlił się do Jezusa: Panie Jezu, przyjmij ducha mojego. Dzieje apostolskie 7:59. Natychmiast zobaczył otwarte niebo i Szczepan zobaczył Jezusa stojącego po prawicy Boga. Kiedy Tomasz po raz pierwszy zobaczył zmartwychwstałego Pana, miał wątpliwości, czy to jest Jezus, dopóki Pan nie pokazał mu śladów po gwoździach spowodowanych ukrzyżowaniem i blizny na swoim boku. W
Wtedy Tomasz uznał Jezusa za Boga i oddał mu cześć, mówiąc: Pan mój i Bóg mój. Ewangelia Jana 20:28. O uczniach powiedziano, a oni oddali mu, czyli Jezusowi, pokłon i wrócili do Jerozolimy z wielką radością. Ewangelia Łukasza 24:52. Według listu do Hebrajczyków 1:6 cały świat aniołów oddaje cześć Jezusowi, a wszyscy aniołowie Boży niech mu oddają cześć Jezusowi. Tak, nawet wszystkie stworzenia w niebie i na ziemi przynoszą chwałę i cześć Barankowi, czyli Jezusowi. I usłyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie i Barankowi, błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Objawienie 5:13. Także argument A4. Wieczne istnienie Jezusa i Jego dzieło stworzenia. Wieczne istnienie Jezusa i Jego dzieło stworzenia na początku Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 3, czytamy: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Jeszcze wyraźniej widzimy boskość Pana Jezusa, jeśli w miejscu Słowo wstawimy Jezus, ponieważ werset 14 mówi, że Jezus jest Słowem. Na początku był Jezus, a Jezus był u Boga, a Bogiem był Jezus. On był na początku u Boga, wszystko przez Niego powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Także argument A5. Dalsze potwierdzenia bóstwa Jezusa to jest argument A5. List do Rzymian 9:5. Chrystus, ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. To stwierdzenie, że Jezus jest Bogiem, jest dodatkowo potwierdzone przez słowo Amen. Pierwszy list Jana 5:20. Ten jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Jezus jest więc w swojej osobie Bogiem, a także życiem wiecznym. List do Rzymian wyraźnie nam to potwierdził. A list do Hebrajczyków 1:8, tekst z Psalmu 45:7. Tron Twój, Boże, trwa na wieki wieków. Jest zacytowany w liście do Hebrajczyków 1:8, gdzie jest odniesiony bezpośrednio do osoby Pana Jezusa. Ale o Synu mówi: Tron Twój, Boże, trwa na wieki. Objawienie 1:8. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. Jest to powracający Pan, a jest Nim wyraźnie Jezus. Tym samym Jezus jest Panem i Bogiem. Jezus jest Wszechmocny. Jest Jezus Alfą i Omegą. Jest początkiem i końcem. Objawienie 15:3. W pieśni pochwalnej ku chwale Boga Jezus jest opisany jako Bóg Wszechmocny, Bóg Wszechmogący. I śpiewali pieśń Baranka, mówiąc: Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże, Wszechmogący. Bez Jezusa nie mamy Boga Ojca. Kto nie ma Syna, nie ma Ojca. Niektórzy uważają, że wystarczy wierzyć w Boga Ojca i modlić się do Niego. Czy tego właśnie uczy Biblia? Kilka fragmentów Pisma Świętego daje nam odpowiedź na to pytanie. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca, kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Ewangelia Jana 5:23. Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. Pierwszy list Jana 2:23.
Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Ewangelia Jana 3:18. Bez Jezusa też nie mamy życia wiecznego. To jest bardzo ważne. Do Boga Ojca i Jego Królestwa Niebieskiego możemy dotrzeć tylko przez Pana Jezusa. Sam Bóg poucza nas, że życie wieczne możemy osiągnąć tylko przez Jezusa. Dokładnie tak jest. Do Boga Ojca i Jego Królestwa Niebieskiego możemy dotrzeć tylko przez Pana Jezusa Chrystusa. Sam Bóg poucza nas, że życie wieczne możemy osiągnąć tylko przez Jezusa. Dlatego w liście do Rzymian 3:25 czytamy, którego Pana Jezusa Chrystusa Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Nowy Testament podkreśla, Jezus jest jedyną drogą do Ojca. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Ewangelia Jana 14:6. Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem, Ojcem, a nami, albowiem jeden jest Bóg i jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus. Pierwszy list do Tymoteusza 2:5. Bóg nie wyznaczył do tej funkcji Marii ani żadnego innego świętego. Jezus jest jedynym przynoszącym zbawienie i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Dzieje apostolskie 4:12 o tym nam mówią. Uchwyćmy się tego mocno. Aby być kiedyś w domu Boga Ojca i w Królestwie Niebieskim, potrzebujemy Jezusa. Nie ma innej drogi. Na postawione na samym początku pytanie, czy bez Jezusa jest to możliwe, trzeba więc odpowiedzieć zdecydowanie nie. Żaden z pozostałych tak zwanych zbawicieli poza Jezusem nie spełnia koniecznych warunków i dlatego tylko Jezus wchodzi w grę jako zbawiciel. Jak przejść przez ten most? Nawiązując do wspomnianego wcześniej mostu na Paranie, wyobraźmy sobie spacerowicza, który widzi wielki most z napisem Jezus. Według zasłyszanych pogłosek są jeszcze inne mosty. Idzie w dół rzeki i znajduje jakieś kładki, na przykład z napisem mahometanizm, hinduizm, buddyzm, świadkowie Jehowy. Wyglądają jak droga do przeprawy, ale kończą się po kilku metrach i tym samym nie przeprowadzą na drugą stronę szerokiej rzeki. Dlatego ostatecznie wykorzystuje ten jedyny możliwy most Jezus. W Ewangelii Jana 16:9 Jezus mówi o największym przewinieniu, które tak wielu popełnia, a mianowicie o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Ten grzech ma charakter wykluczający z Królestwa Bożego, ale nie popełnisz go, jeśli jeszcze dziś pójdziesz do Jezusa, mówiąc obrazowo przejdziesz przez most o nazwie Jezus, czyli jeśli zwrócisz się do Niego w modlitwie i staniesz się Jego naśladowcą. Zawołaj więc do Niego, podobnie jak w przykładowych słowach modlitwy, którą za chwilę przeczytam. Przyjdź do Pana Jezusa, do Niego, do Zbawiciela, bo On jedynie może Cię uratować. I przykładowa modlitwa, którą możesz wykorzystać, aby stworzyć swoją własną modlitwę do Pana Jezusa. Panie Jezu Chryste, uznałem swoją sytuację za straconą, ponieważ do tej pory żyłem i działałem bez Ciebie. Jestem tym głęboko wstrząśnięty i błagam Cię o pomoc. Przebacz mi wszystkie winy mojego życia. Mój poprzedni sposób życia był zły, bo żyłem bez Ciebie, ale teraz chcę iść Twoim śladem. Zapraszam Cię, abyś wszedł w moje życie.
Daj mi radość z czytania Twojego słowa, Biblii, a także dopomóż mi coraz bardziej poznawać Cię i wprowadzać w życie to, co poznałem. Bądź teraz zawsze moim Panem. Dziękuję Ci z całego serca, że uwolniłeś mnie od moich grzechów i że mogę teraz dzięki Tobie być dzieckiem Bożym. Amen.